Minister Zbigniew Ziobro przeznaczył prawie 100 milionów złotych w ciągu ostatnich 4 lat na dwie gigantyczne inwestycje w mieście Nysa. Z jednej strony nowoczesny budynek Sądu Rejonowego w Nysie, drugiego co do wielkości Sądu Rejonowego na Opolszczyźnie za blisko 50 milionów złotych i druga wielka inwestycja za ponad 45 milionów złotych w wymiar sprawiedliwości, czyli w rozbudowę zakładu karnego w Nysie. Tam pojawi się 40 nowych miejsc pracy.